Danilowski do Polski za twoim przechodem. Złączył się z nalotem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wardę. Będziem Polakami dał na przykład Bonaparte. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Duda. Witamy pana prezydenta i panią prezydentową. Brawa. Do Polski za twoim przewodem złączył się z narodem. Już to ojciec do swej pasi mówi za plakaty. Słuchaj jedno, polonasi biją w tarabany. Szanowni Państwo, oficjalnie witam Państwa na uroczystości odsłonięcia pomników bohaterów walki o niepodległość po 1944 i 1945 roku oraz bohaterów Solidarności. Jest mi bardzo miło być tutaj i prowadzić tę uroczystość jako były konsul, ale jeszcze jako konsul generalny w Nowym Jorku miałem tę przyjemność obserwować, jak ten pomysł, inicjatywa powstała w sferze idei i bardzo szybko stała się rzeczywistością. Dzisiaj możemy ten piękny pomnik odsłonić i go oglądać. Będzie to na pewno bardzo ważne miejsce pamięci o Polakach tutaj w Ameryce. Chciałbym przywitać naszych wspaniały gość. Witam pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Małżonkę prezydenta RP, panią Agatę Kornhauser-Dudę. Ministra w kancelarii prezydenta, pana Marcina Mastelerka. Ministra w kancelarii prezydenta, pana Wojciecha Kolarskiego. Charge d'affaires, ambasady RP w Waszyngtonie, pana Adama Krzywosąckiego. Pana konsula generalnego RP w Nowym Jorku, pana Mateusza Sakowicza. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego. Panią ambasador Beatę Daszyńską-Muzyczkę, specjalną przedstawicielkę prezydenta RP do spraw inicjatywy Trójmorza. Pana Wojciecha Gerwela, doradcę prezydenta RP. Oraz pozostałych członków delegacji towarzyszących parze prezydenckiej. Witam pana posła na Sejm RP, byłego ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. Witam wicemarszałka województwa podkarpackiego, pana Karola Ożogę. Serdecznie witamy biskupa pomocniczego diecezji bruklińskiej, Witolda Mroziewskiego. Cześć Boże. Oczywiście bardzo serdecznie witamy gospodarzy tego miejsca, ojców Paulinów na czele z przeorem ojcem Bogdanem Olzackim. Witamy organizatorów dzisiejszego wydarzenia, członków Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego na czele z przewodniczącym panem Tadeuszem Antoniakiem, twórców i pomysłodawców pomnika oraz jego sponsorów. Witamy naszych wspaniałych weteranów i działacze opozycji z okresu PRL-u oraz działacze Solidarności, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Witamy również szczególnie kadetów, którzy przybyli z West Point w Nowym Jorku oraz harcerzy. Witamy wszystkie organizacje polonijne oraz wszystkie pozostałe osoby, które przyszły dzisiaj na tę piękną uroczystość. And before we start the official part of the event, just a short introduction for all of our English-speaking guests. It is a great pleasure to and honor to welcome all of you at this wonderful unveiling, the ceremony of the unveiling of the monument
commemorating the heroes, the freedom fighters of post-war, post-Second World War Poland, as well as the heroes of the Solidarity movement, those who we envy the freedom, the free Poland and free world. It is such an important moment to have this place of commemoration that everyone will be able to visit with the wonderful presence of the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, with his spouse, Madame Agata Kornhauser-Duda. Now we will go to the wonderful speeches. Na początek chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Tadeusza Antoniaka, przewodniczącego Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, organizatora dzisiejszych wydarzeń. Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, mam wielki zaszczyt w imieniu Komitetu Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej podziękować za to, że po raz drugi nawiedziliście duchową stolicę Polonii i odsłaniacie Państwo pomnik poświęcony walce o niepodległość. Wtedy to był pomnik żołnierzy niezłomnych. Teraz to jest pomnik poświęcony walce o niepodległość po 1944, 1945 i Solidarności. Jest to pomnik dla tych, którzy walczyli w inny sposób niż z bronią w ręku. Poprzez protesty, strajki, ale również narażali swoje życie i ginęli za to, ginęli za ojczyznę. Również oni walczyli pod hasłem Bóg, honor i ojczyzna. Nie jest przypadkiem, że jestem dzisiaj w mundurze swojej drugiej organizacji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, bo w tej Alei Zasłużonych jest również jeden z ojców narodów, jego pomnik, mistrza Paderewskiego, jest dwóch doktora Starzyńskiego, jest również pomnik generała Andersa, jest również monument smoleński, jest również krucjacz poświęcony ludobójstwu katyńskiemu. Wszystko to są dowody na to, jak drogo kosztuje polska niepodległość, która nie jest dana raz na zawsze. Ten pomnik budując, rozpoczynając budowę, nie wiedzieliśmy, że za chwilę, teraz, w tym momencie, będzie zagrożona demokracja. Że pojawi się coś takiego jak demokracja walcząca. Że nie będzie szanowane weto pana prezydenta. I wychodzi na to, że ten pomnik będzie znów przestrogą dla tych, którzy próbują burzyć prawo. Szanowni Państwo, pomysłodawcą tego pomnika był, pomysł zrodził się w czasie drogi z Nowego Jorku do duchowej stolicy Polonii w samochodzie Janusza Kudełki, gdzie z działacza opozycji z lat 80., członka Solidarności, represjonowanego, więzionego, z młodszym kolegą, z Piotrem Stigem, który strajkował w 88 roku. Przyszli z tym pomysłem tutaj, do tej duchowej stolicy Polonii. My przekazaliśmy to dalej do ówczesnego przeora Marcina Ćwierza i dzisiaj mamy ten piękny pomnik poświęcony tym wydarzeniom. Mimo wszystko, to co powiedziałem o zagrożeniu demokracji, powiem, zakończę hasłem Komitetu Obchody Rocznicy Smoleńskiej Ludobójstwa Katyńskiego. Budujmy wspólny front patriotyczny Polonia Semper Fidelis. I pan prezydent pozwoli, że z racji tego, że my jesteśmy komitetem smoleńskim, tak jak zaznaczyłem, jest z nami przewodniczący Komitetu Honorowego, zarazem szef podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej, ma najnowszy 20-minutowy film, który chcieliśmy panu przekazać z dokonaniami, które przeprowadził z panem doktorem Kazimierzem Nowaczykiem. Bardzo proszę, panie marszałku. A ja dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. A teraz o zabranie głosu poproszę prezydenta RP, pana Andrzeja Duda.
Czcigodni kombatanci, wielce szanowny panie marszałku, seniorze wraz z małżonką, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowni, czcigodny księże biskupie, czcigodni ojcowie Paulini na czele z ojcem przeorem, wielce szanowni państwo prezesi polskich stowarzyszeń i organizacji, wszyscy dostojni przybyli goście, wszyscy wielce szanowni państwo. Chciałem z całego serca podziękować za zaproszenie tutaj w to arcypolskie miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki na tą bardzo ważną dla nas uroczystość. Dla nas, mówię nie tylko w znaczeniu dla nas wszystkich, polskiej społeczności, najszerzej pojętej, tej polskiej społeczności tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale także tej polskiej społeczności w Polsce, do której my osobiście z Agatą należymy, ale chcę powiedzieć, że także dla nas, w sensie dla mojej żony, dla mnie, dla naszych współpracowników, dla wszystkich gości, których państwo zaprosiliście. Dla mnie to taka symboliczna klamra mojej wielce zaszczytnej drogi prezydenckiej powierzonej mi przez rodaków w wyborach 2015 roku, która tutaj w Stanach Zjednoczonych w zasadzie rozpoczęła się tą wizytą w 2016 roku tutaj w amerykańskiej Częstochowie, kiedy to zaprosiliście mnie państwo na uroczystość odsłonięcia tego pomnika, pomnika żołnierzy niezłomnych. I dziś, kiedy do zakończenia tej prezydenckiej drogi, tej misji pozostało mi w zasadzie 10 miesięcy, mam znów zaszczyt być tutaj z państwem, razem z moją żoną, z Agatą, po to, by odsłonić ten pomnik, pomnik wszystkich tych, którzy walczyli o prawdziwie niepodległą, suwerenną Polskę po 1944-45 roku. Wreszcie, krótko mówiąc, poświęcony pamięci i dziękczynieniu pokoleniu Solidarności. Ale chcę to ująć także i przez pryzmat tego miejsca, niezwykle specyficznego. 71 lat temu zaczął się proces tworzenia tego wielkiego, wspaniałego, jak powiedziałem, arcypolskiego miejsca. Tego sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Pensylwanii, niedaleko Nowego Jorku, niedaleko Filadelfii. Miejsca, które stało się na przestrzeni dziesięcioleci tak niezwykle ważne dla Polaków, a jego powstanie miało tak ogromne znaczenie. Tak wielce odpowiadało to pragnieniu polskości, pragnieniu wolności, potrzebie polskiego serca tutaj w Stanach Zjednoczonych. Możliwość modlenia się do Matki Najświętszej, do której Polakom obecnym tutaj, wygnańcom bardzo często z ojczyzny, tym, którzy nie mogli wrócić do komunistycznej Polski, nie mogli zatem osobiście udać się na Jasną Górę, by klęknąć przed obliczem jasnogórskiej Pani. To miało być to miejsce, gdzie chcieli udać się z prośbą, z błaganiem o prawdziwie wolną, znów suwerenną, znów niepodległą ojczyznę. Wolną od sowieckiej dominacji, wolną od ruskiego buta, wolną od ruskiego knuta. Dlatego cieszę się ogromnie z tego, że są tutaj obecni ci, którzy rzeczywiście w Polsce tej wtedy zniewolonej o wolność odważnie walczyli. Tym pokoleniom 66, 68, 70, 76, 80, 81 roku na czele z panem Januszem Kudełką, na czele z panem ministrem Antonim Macierewiczem,
Chcę powiedzieć także wszystkim tym, którzy przez cały czas tutaj w tej Ameryce byli, za oceanem. Także jesteście bohaterami tej niepodległej, wolnej Polski, która jest dzisiaj i tego, że tą niepodległość odzyskała. Dzięki waszemu wsparciu, temu duchowemu, które w swój materialny przejaw ma w tym pięknym sanktuarium, zbudowanym za środki Polaków tutaj w Ameryce przez dziesięciolecia, za waszą modlitwę o wsparcie dla wszystkich tych, którzy walczyli, dla wszystkich tych, którzy cierpieli więzienie, prześladowania, za materialne wsparcie dla nich, za materiały, które im wysyłaliście, dzięki którym na miejscu mogli prowadzić działalność konspiracyjną, niepodległościową, żeście nigdy nie zapomnieli, ale że udzielaliście także i tego politycznego wsparcia tutaj w Stanach Zjednoczonych. Dowodami tego wsparcia, które cały czas było, co bardzo łatwe i proste, jest obecność tutaj amerykańskich prezydentów. Prezydenta Johnsona w 1966 roku na milenium powstania państwa polskiego, chrztu Polski, jak również i prezydenta Ronalda Reagana w 1984 roku. A w międzyczasie dwukrotnie, wtedy jeszcze jako kardynała metropolity krakowskiego, późniejszego papieża świętego Jana Pawła II. I z jednej strony ta modlitwa, która stąd zawsze była o wolną Polskę zanoszona, a z drugiej strony to wyraźne wsparcie, które powodowało, że amerykańscy prezydenci tutaj przyjeżdżali, wiedząc, że ze względów politycznych powinni się tutaj zameldować i być z Polakami, pokazać, że pamiętają o Polsce, o naszej ojczyźnie. To właśnie dzięki wam, dzięki waszej postawie tutaj w Stanach Zjednoczonych, dzięki waszej sile politycznej, dzięki waszemu głosowi i dzięki waszym głosom, które oddawaliście zawsze w amerykańskich wyborach, decydując także i o przyszłości Ameryki, ale w ten sposób decydując w istocie także i o przyszłości Polski. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję wam wszystkim pokoleniom moich rodaków, którzy często byli zmuszeni tutaj przyjechać i pozostać, mimo tak wielkiej woli powrotu do ojczyzny, którzy tutaj się urodzili i zostali wychowani przez swoich rodziców w duchu polskości i pamięci, z językiem polskim, z polską historią i polską tożsamością, z poczuciem nieustannego starania się o tą ojczyznę za oceanem, ojczyznę pradziadków i dziadków, aż wreszcie temu najmłodszemu pokoleniu, które dzisiaj dorasta, a które cały czas o swojej ojczyźnie pamięta. Dziękuję wam, bo to także i dzięki właśnie waszemu wsparciu odzyskaliśmy wolność w 1989 roku i w 1999 zostaliśmy przyjęci do NATO. Co dzisiaj stanowi fundament naszego bezpieczeństwa, na którym budujemy dzisiaj umocnienie bezpieczeństwa naszej ojczyzny także poprzez modernizację polskich sił zbrojnych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję wam za to z całego serca, za wszystkie zabiegi także i ostatnich lat, także i te, dzięki którym za czasów administracji prezydenta Donalda Trumpa została decyzja o tym, że Polska wchodzi do programu F-35. I ostatnio ten pierwszy F-35 został polskim pilotom tutaj w Stanach Zjednoczonych do dyspozycji przekazany i już dzisiaj bezpośrednio na tym polskim samolocie szkolą się po to, by mogli z nim już niedługo do Polski przybyć i bronić naszego nieba. Dziękuję za te wszystkie decyzje o najbardziej zaawansowanym amerykańskim uzbrojeniu, które jest nam sprzedawane po to, by polska armia była silniejsza i by stanowiła jeszcze większą gwarancję bezpieczeństwa dla naszego kraju. Dziękuję wam za wszystko. Proszę, byście zawsze pamiętali o jednym. Ja osobiście mam takie przeświadczenie, że to działa w dwie strony. Silna Ameryka jest potrzebna Europie, ale przede wszystkim z mojego punktu widzenia jest potrzebna Polsce. Dlaczego?
pierwsza i druga wojna światowa pokazały, co oznaczała silna Ameryka, która wreszcie wkraczając pomagała zakończyć wojnę. Tą drugą nie tak jak chcieliśmy, tą pierwszą szczęśliwie dla nas. Wszyscy pamiętają w naszym kraju słynne punkty Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych i tam zawartą niepodległą i suwerenną Polskę, która miała wrócić na mapę świata i wróciła. Nie było tak dobrze po II wojnie światowej, chociaż formalnie Polska zaistniała na powrót po okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, ale co z tego, kiedy znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Niemniej dzięki Bogu i dzięki wam Ameryka o Polsce nie zapomniała i prezydent Ronald Reagan nie zapomniał i w efekcie jego twardej polityki silnej Ameryki przed tą silną Ameryką w końcu Imperium Sowieckie padło na kolana. I tylko tak naprawdę dzięki silnej Ameryce udało się wygrać zimną wojnę, a Polsce odzyskać w efekcie suwerenność i niepodległość. Także dlatego, że ta silna Ameryka wspierała ludzi Solidarności, także i dlatego, że ta silna Ameryka rozumiała znaczenie, jakie dla świata miał pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. W moim gabinecie, w gabinecie prezydenckim w Warszawie wisi zdjęcie, które stanowi dla mnie fundament naszej wolności. To Ojciec Święty Jan Paweł II, siedzący z uśmiechem i rozmawiający z prezydentem Ronaldem Reaganem. To jest dla mnie dwóch ludzi, którym w tym znaczeniu wielkim światowym zawdzięczamy odzyskaną niepodległość. Bo to dzięki nim walczyć mogły i zwyciężyły te miliony, które stały w Solidarności i wśród tych, którzy wspierali Solidarność. Dziękuję wam za to, że cały czas z nami byliście. Dziękuję wam za to, że dzisiaj także jesteście z ojczyzną i że tę ojczyznę wspieracie. Bo tak jak wam powiedziałem, w moim osobistym przeświadczeniu dla Europy, ale w szczególności dla Polski, ważna jest silna Ameryka. Ale także w moim przeświadczeniu dla Ameryki, w tym miejscu strategicznym, w której leży, ważna jest silna Polska. Polska, która rzeczywiście stanowi w tym swoim regionie gwarancję bezpieczeństwa. Polska, która jest mocna swoim duchem, ale także i swoją siłą militarną, infrastrukturalną. Polska, która w razie czego zapewni amerykańskiej armii odpowiednie zaplecze i odpowiednie wsparcie do tego, by mogła spokojnie pokazać, kto jest naprawdę największym mocarstwem na świecie i kto decyduje o światowym pokoju i spokoju. Aby Ameryka mogła spełniać tą niezwykle ważną rolę, musi mieć siłę. Siłę, która zatrzyma każdego przeciwnika. A żeby Polska w tej sile miała swoją gwarancję, potrzebny jest wasz głos. Dlatego proszę, żebyście szli do amerykańskich wyborów, nie tylko tych zbliżających się prezydenckich, ale każdych. By nie tylko pomnikami, ale także siłą aktualnego środowiska polskiego w Ameryce, Polonii, Polaków, obywateli Stanów Zjednoczonych. Aby ta siła stanowiła także o sile ojczyzny i sile polskiego przemawiania tutaj w Stanach Zjednoczonych. Pragmatyzm polityczny jest prosty. Jeżeli są setki tysięcy, miliony głosów, to środowisko się liczy i jego sprawy się liczą. Jeżeli tych głosów nie ma, to środowisko jest pomijalne. Czyńcie wszystko, aby środowisko polskie, Polaków w Stanach Zjednoczonych było środowiskiem absolutnie niepomijalnym. Niech temu służy ten pomnik, niech temu służy ta pamięć, niech temu służy też wasze poczucie, które chciałbym, żebyście z całą mocą mieli, że współ z nami niesiecie w rękach losy Rzeczypospolitej. Mieszkacie daleko, za oceanem, ale wasz głos w szerokim tego słowa znaczeniu, także głos w sprawie Polski, ma znaczenie, ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej wolności, dla naszego trwania. Tu, gdzie jesteśmy i takimi, jakimi jesteśmy. Jeszcze raz z całego serca dziękuję ojcom Paulinom. Jeszcze raz z całego serca dziękuję
panu Januszowi Kudełko, dziękuję panu Tadeuszowi Antoniakowi oraz całemu komitetowi Katyń Smoleńsk. Dziękuję wszystkim państwu zaangażowanym w powstanie tego pomnika i dziękuję wszystkim państwu zaangażowanym w opiekę nad polskimi miejscami w Stanach Zjednoczonych, poczynając od tutaj, od Doylestown, od amerykańskiej Częstochowy, poprzez całą Amerykę, wszędzie tam, gdzie pamiętamy o Polsce, pamiętamy o polskim wkładzie w wolność, w niepodległość, w suwerenność. Tak Stanów Zjednoczonych, jak i wielu miejsc na świecie, jak i Polski. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszą ojczyznę. Panie Boże, błogosław Polskę. Panie Boże, błogosław Amerykę. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. A teraz poproszę o zabranie głosu pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego. Szanowny panie prezydencie, droga pierwsza damo, ekscelencjo, księże biskupie, panowie ministrowie, drodzy bohaterowie naszej wolności, kombatanci Solidarności, II wojny światowej, bracia, rodacy, Polacy ze Stanów Zjednoczonych. Szanowny panie marszałku, walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna. I o tym mówi ten pomnik, ten monument poświęcony bohaterom walki o wolność i niepodległość Polski po roku 1945. Po roku 1945, który nie był rokiem wolności, a rokiem zniewolenia przez Sowietów i przez komunistów narodu polskiego na kolejne blisko 50 lat. Polski naród przez te blisko 50 lat mieszkał w sowieckiej kolonii. Walczył i cierpiał w walce o niepodległość, którą utraciliśmy w roku 1939. Drodzy państwo, te stopnie, ta droga do wolności, te granitowe kamienie przypominają wprawdzie o datach i wydarzeniach, ale za tymi datami kryją się konkretni bohaterowie i konkretne ofiary. Wśród tych ofiar także ci najmłodsi, którzy są symbolem determinacji narodu polskiego do walki o niepodległość, ale są także symbolem niezmiennego okrucieństwa systemu komunistycznego po roku 1945. W roku 1946, drodzy państwo, zamordowana została Danuta Siedzikówna-Inka, niespełna 18-letnia dziewczyna, która gdy ginęła, krzyczała: niech żyje Polska. W roku 1956, gdy lud Poznania wołał o godność i o niepodległość, komuniści zabili 13-letniego Romka Strzałkowskiego. Twoja misja skończona, Romku, nasza rozpoczęta, pisał wówczas poeta. Drodzy państwo, gdy w grudniu 1970 roku Polacy upominali się o wolność, godność, niepodległość na ulicach pomorskich miast, ale także w innych miejscach w Polsce, komuniści przeciwko protestującym robotnikom wysłali 27 tysięcy żołnierzy, 9 tysięcy milicjantów i 550 czołgów, mordując na ulicach polskich miast 45 osób, w tym 15-letniego Jerzego Skonieczka. Drodzy państwo, mordercy ostatniej dekady, ci z lat 80. także nie próżnowali w eliminowaniu z życia, nie tylko społecznego, tych najmłodszych. Swoje życie w Gdańsku oddał 19-letni Antoni Browarczyk czy jeszcze młodszy Emil Barchański. Drodzy państwo, cała ta długa droga, tak jak pokazuje monument,
kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się symbol krzyża i napis Solidarności. Tam, gdzie jest symbol krzyża i gdzie jest napis Solidarności, jesteśmy my, drodzy Państwo. My, odpowiedzialni za narodową pamięć, odpowiedzialni za Polskę wolną i niepodległą po roku 1989, która rodziła się w takich bólach transformacji. Ten krzyż to symbol z jednej strony zbawienia, zmartwychwstania, zwycięstwa, miłosierdzia i miłości nad złem systemu komunistycznego, ale też wielkie zobowiązanie. A Solidarność krzyczy do nas, drodzy Państwo, jeden drugiego brzemiona noście. Musimy więc nieść także brzemiona tych, którzy byli przed nami i o których jesteśmy zobowiązani pamiętać. Szanowny Panie Prezydencie, drodzy Państwo, na sam koniec. Najwybitniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, który był tutaj, jak wspominał Pan Prezydent, w roku 1984 w swoich publicznych przemówieniach zwykł cofać się do drugiej księgi Kronik Starego Testamentu, gdzie było zapisane: jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje, i będą wołać, i będą szukać mego imienia, a odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę i kraj ich ocalę. Nasz kraj został ocalony dzięki tym, którzy walczyli po roku 1945, ale lud się nie upokorzył, bo dziś w Polsce wciąż musimy walczyć o prawdę w narodowej pamięci. Wciąż musimy walczyć z komunistyczną propagandą, która niestety wraca do polskiego rządu i do podstawy programowej. Dlatego bardzo dziękuję inicjatorom i wszystkim Państwu tutaj, patriotom. Dziękuję Panu Prezydentowi, że wszyscy wspólnie tutaj w Stanach Zjednoczonych upominamy się o prawdę w pamięci historycznej naszego pięknego, dumnego narodu. God bless Poland. God bless America. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. A teraz uroczystego poświęcenia pomnika dokona przyjaciel Polonii nie tylko na Brooklinie, ksiądz biskup Witold Broziewski. Święty Jan Paweł II powiedział: nie ma wolności bez Solidarności. Oto dziś gromadzimy się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wokół pomnika bohaterów walki o niepodległość po 1945 roku i Solidarności. Módlmy się. Panie Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę jako matkę i towarzyszkę Twojego Syna, obraz i wzór Twojego Kościoła, matkę i orędowniczkę nas wszystkich. Stworzycielu rodzaju ludzkiego, Twój Syn poprzez działanie Ducha Świętego narodził się z kobiety, aby mógł spłacić odwieczny dług grzechu i zbawić nas przez swoje odkupienie. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten pomnik. Aby był dla nas znakiem Twojej miłości do każdego z nas. Ojcze Niebieski, przemień nasz egoizm i grzech i spraw, abyśmy zwrócili się ku Twojej miłości. Pomóż nam przyjąć Ewangelię życia, aby odrzucić grzech, egoizm i śmierć i żyć w służbie dla naszej Ojczyzny. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękujemy, księże biskupie. Pan prezydent Andrzej Duda złoży teraz wieniec pod pomnikiem.
a towarzyszyć mu będą, asystować mu będą nasi wspaniali harcerze. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, małżonce pana prezydenta, pani Agacie Kornhauser-Dudzie. Ogromne brawa dla pana prezydenta, dla pani prezydentowej. Drodzy Państwo, w ten sposób kończy się część uroczystości, dzisiejszej uroczystości z udziałem pana prezydenta i pani prezydentowej. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność, również całej delegacji. Pan prezydent wraz z małżonką oraz delegacja uda się teraz za momencik do kolumny realizować dalszy program pobytu w Stanach Zjednoczonych. Państwa bardzo bym poprosił o pozostanie na swoich miejscach i chciałbym też zaznaczyć, że uroczystości będą dzisiaj dalej kontynuowane. Poprowadzą je członkowie Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego. Jeszcze jest w programie wiele, wiele ciekawych i poruszających punktów, także zachęcam Państwa do pozostania, a na pewno zachęcam Państwa do pozostania do momentu, w którym pan prezydent wraz z delegacją wsiądą do samochodów i udadzą się realizować dalszy program. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan Kubicki, uroczystości będą kontynuowane. Pan prezydent powoli opuszcza miejsce ze względu bezpieczeństwa. Prosimy zrobić przejście. Proszę zachować miejsca posterunku, miejsca warty. Uroczystość będzie kontynuowana. Bardzo proszę poczekać. Wszyscy proszę wrócić na miejsca. Tak czasami bywa, że jest małe zamieszanie ze względu na obowiązki pana prezydenta. Szanowni Państwo, proszę o ciszę, proszę o powstanie.
a że jestem również w uniformie wojskowym, więc będzie odczytany apel pamięci. Baczność! Panie prezydencie, dzisiaj, w dniu 22 września, zgromadziliśmy się w duchowej stolicy Polonii, amerykańskiej Częstochowie, żeby oddać hołd i cześć dla naszych rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę w okresie od 1944 do 1990. Wzywam robotników, którzy w 1956 roku w Poznaniu zaprotestowali przeciw łamaniu praw człowieka i podwyżkom cen żywności. Wzywam naszych rodaków, Polaków, tych, którzy w roku 1966, roku tysiąclecia Chrztu Polski, po apelu kardynała Stefana Wyszyńskiego oddali się w opiekę Maryi Królowej Polski na następne 1000 lat. Dziś wołam również studentów z uczelni w różnych miastach Polski, którzy odważyli się w 1968 roku zaprotestować przeciw drastycznym ograniczeniom wolności słowa i nagminnej cenzury. Wzywam do apelu robotników z roku 70. z różnych ośrodków, którzy przyłączyli się do strajku powszechnego. Strajku, który rozpoczął się na Wybrzeżu w Gdańsku i w Gdyni. Wzywam robotników z Radomia, Ursusa, Płocka i innych miast w Polsce, którzy w czerwcu 1976 roku zaprotestowali przeciwko podwyżkom cen żywności, a także tych, którzy w ramach Komitetu Obrony Robotników pomagali im prawnie, finansowo i społecznie. To oni tracili życie na ulicach miast w wyniku skrytobójczych zabójstw oraz w wyniku okrutnych śledztw. Stańcie do apelu! Dziś wołam również wszystkie ofiary stanu wojennego, w tym górników z kopalni Wujek. Wołam tych wszystkich, którzy w okresie powstania wojennym do roku 90. również byli zabijani w skrytobójczy sposób, mordowani w czasie demonstracji ulicznych, umierali w wyniku czasu spędzonego w więzieniach i w wyniku okrutnych śledztw. Stańcie do apelu! Wołam najmłodsze ofiary z okresu panującego reżimu w okresie PRL i stanu wojennego. Romka Strzałkowskiego, Emila Barchańskiego, Leszka Jamro, Grzegorza Przemyka, Andrzeja Pełkę, Antoniego Browarczyka. Wstańcie do apelu! Wzywam duchownych katolickich, którzy zostali zamordowani lub zmarli w wyniku długoletniego czasu spędzonego w więzieniu oraz w wyniku metod sadystycznych, śledczych. Biskupa Antoniego Baraniaka, biskupa Czesława Kaczmarka, księży Władysława Gurgacza, Romana Kotlarza, Jerzego Popiełuszko, Sylwestra Zycha, Stanisława Suchowolca, Stefana Niedzielaka, Franciszka Blachnickiego i wszystkich pozostałych tu dzisiaj niewymienionych. Stańcie do apelu! Dzisiaj również wzywam przyjaciół z USA, byłych działaczy NSZ Solidarność, którzy odeszli na wieczną wartę na ziemi amerykańskiej. Lecha Sobieszka, sygnatariusza porozumień gdańskich. Witolda Szybszaka ze Szczytna. Bolesława Plewę ze Śląska. I Jerzego Polaka z Jasła oraz wszystkich pozostałych niewymienionych z imienia i nazwiska. Stańcie do apelu! Wołam prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego, prawnika Solidarności,
który zginął w zamachu nad Smoleńskiem, jego żonę Marię, żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego oraz pozostałe ofiary tej wielkiej narodowej tragedii. Stańcie do apelu! Wierzymy, że śmierć złożona na ołtarzu ojczyzny będzie wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń Polaków. Do Polski za twoim przewodem.
żywotem, złączył się z narodem.